Dzień dobry, nazywam się Petr Seifried, jestem księdzem ze wspólnoty Siemanew i tutaj wspólnota Siemanew jest w Łodzi już od 2007 roku. W ogóle wspólnota Siemanew jest katolicką wspólnotą z powołaniem do ekumenizmu i dzisiaj jest obecna w 30 krajach w całym świecie i jest założona była we Francji w 1973 roku przez ojca Laurent Fabre, który jest jezuitą, był jezuitą. I to nasze powołanie do ekumenizmu oczywiście też tutaj w kościele w Łodzi, w diecezji łódzkiej, też próbujemy w takich spotkaniach, kontaktach z innymi kościołami, z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Tutaj w Łodzi wspólnota opiekuje się akademikiem, to jest ten dom, w którym tutaj teraz jesteśmy. To jest akademik wspólnoty Siemanew, to znaczy, że tutaj mieszkają studenci cały rok i mają propozycje, powiedzmy, duchowe, też proponowane przez wspólnotę Siemanew, weekendy, formacje, dzielenia. I też oczywiście proponujemy w ramach naszych propozycji dla młodych 18-30 lat, weekendy, formacje, rekolekcje tutaj w Łodzi. Także wspólnota już jest tutaj 13 lat w Łodzi, w tym domu na Jaracza 11. Także poza tych propozycji dla studentów, którzy mieszkają tutaj w akademiku ze wspólnotą Siemanew, też proponujemy oczywiście otwarte spotkania dla młodych, weekendy formacyjne albo rekolekcje tygodniowe według świętego Ignacy z Loyoli. I też oczywiście proponujemy grupę modlitewną. Na przykład tutaj mamy raz w tygodniu, która jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla młodych 18-30 lat. I różne inne spotkania formacyjne wspólnoty Siemanew tutaj w Łodzi, na których jest można się zapisać i uczestniczyć na tych spotkaniach.